Angielską królową Elżbietę II widuje się w tiarze, która niegdyś należała do wielkiej księżnej Włodzimierzowej, wyjątkowej postaci z rosyjskiej rodziny cesarskiej. Tiara ta, jako jedna z niewielu, przetrwała rewolucję rosyjską dzięki bohaterskim czynom jednego odważnego człowieka. Klejnoty królewskie w Imperium Carskim. Oto historia wyjątkowych klejnotów należących niegdyś do dworu cesarskiego Rosji, którego władzy i bogactwu dotąd nie dorównano. To symbol władzy, siły i prestiżu. Klejnoty te ukazują historię rodziny o wielkiej władzy i jej upadek po egzekucji ostatniego cara. Po pozbyciu się rodziny nie potrzebowali klejnotów, ale pieniędzy. Historię zaczyna koronacja Mikołaja II. Ostatniego władcę Rosji koronowano w roku 1896. Miał on na sobie wszelkie symbole władzy cesarskiej, które przez wieki oznaczały ogromną władzę i bogactwo rodziny. Korona cesarska to arcydzieło sztuki lapidarnej, założona po raz pierwszy przez Katarzynę Wielką, a teraz po raz ostatni przez Mikołaja II. Obok stoi jego żona Aleksandra, nowa carowa. Na tę okazję zrobiono dla niej nową koronę, jako że jej teściowa, urodzona w Danii cesarzowa Dagmara, nadal jest pierwszą damą cesarstwa. Cesarzowe nosiły pokaźną biżuterię jako symbol statusu, a ludzie lubili podziwiać to u Romanowów. Na koronację zjechali wszyscy członkowie rosyjskiej rodziny cesarskiej, a księżne założyły najlepszą biżuterię. Wszystkie wielkie księżne otrzymały od cara pamiątkowe brosze. Większość z tych klejnotów zaginęła. Ale jedna z broszek, odziedziczona po księżnej Anastazji, jest nadal w duńskim domu królewskim. Obok stoi ciotka Mikołaja II, wielka księżna Włodzimierzowa. Zachowała się tylko jedna z jej tiar, noszona dziś przez królową angielską. Okazałość dworu odzwierciedla ogromne bogactwo rodziny cesarskiej. Pałace były ogromne. Ciężko jest dziś to sobie wyobrazić. Mój ojciec zawsze nazywał pałac Buckingham chatką, porównując go do rosyjskich pałaców, szczególnie do pałacu zimowego. Bawił się tam z dziewczynkami, a z braćmi urządzali wyścigi na rowerach i wrotkach, ponieważ rozmiarem korytarze przypominały wiejskie drogi. Wszystko na dworze jest w języku francuskim. Cała Europa inspirowała się Paryżem, ale Rosja też była pod dużym jej wpływem.
Niemal wszystko było kopią paryskiej mody i stylu życia. Na dworze mówiono po francusku, nakrywano do stołu i ubierano się zgodnie z tą właśnie modą. Ludzie kupowali odzież w Paryżu i wysyłali tam bieliznę do prania. Przez pokolenia rosyjski dom cesarski zdobył największe klejnoty najwyższej jakości. Były to diamenty rozmiaru orzecha włoskiego, rubiny, szmaragdy. Szafiry wielkości jaja gołębiego i perły jak wielkie krople deszczu, osadzone rzędami w platynie, złocie i błyszczących brylantach. Wszystko błyszczało jak kolorowa fontanna. Rosjanie poprzez biżuterię lubili pokazywać swoje bogactwo i smak. Babcia zawsze mówiła o blasku klejnotów kobiet na balach, o pomieszczeniach, wspaniałych żyrandolach i świecach. To było niezapomniane doświadczenie. Nadworny jubiler Fabergé jest znany ze swoich arcydzieł tworzonych dla rodziny cesarskiej. Fabergé, najsłynniejszy jubiler w cesarskiej Rosji, nie projektował biżuterii, tworzył przedmioty. Rosjanie przekładali wszystko na złoto i klejnoty, więc Fabergé zamieniał rzeczy codzienne w drogocenne obiekty. Co roku Fabergé tworzy unikatowe jaja wielkanocne, które car podarowuje najbliższym. To jajko z ręcznie malowanymi zamkami Danii zrobiono dla jego matki, Dunki. Wszystkie te jaja kryły niespodziankę albo sekret. Naciskało się diament i coś wyskakiwało z jajka. Jedno z nich ma reprodukcję kolei transsyberyjskiej z platyny, tego rozmiaru. Jest jedno z jachtem cesarskim albo reprodukcją powozu. Miały one w sobie czar. Były niespodziankami darowanymi żonie lub matce. W roku 1903 Mikołaj II i Aleksandra organizują bal w Pałacu Zimowym. Wszyscy goście mają być ubrani w stroje z XVII wieku. Bale kostiumowe były tradycją na dworach. Różnica między dzisiejszymi balami polegała na tym, że dziś wynajmujemy stroje i zakładamy sztuczną biżuterię. Tam klejnoty były prawdziwe i zdobiono nimi lśniące kostiumy. Gospodarze wyróżniali się strojami, zamawiali nawet specjalną biżuterię u Fabergé. Czapka Mikołaja II odzwierciedlała czapkę cara z XVII wieku, wyłożoną kamieniami, a cesarzowa poprosiła Fabergé o naszyjnik z największymi dostępnymi klejnotami. Miał on szmaragd tej wielkości.
Ciotka cara, Włodzimierzowa, na tę okazję zamocowała łańcuch dużych, rzadkich szmaragdów na swoim nakryciu głowy. Dostała go jako prezent ślubny od swojego teścia, cara Aleksandra II. Moja prababcia uwielbiała klejnoty. Miała też środki, aby je kupować. Jej pokoje w Sankt Petersburgu, w Pałacu Włodzimierza, były pełne klejnotów. Miała gablotki w rogach, w kolorach tych klejnotów. Biała zawierała diamenty. Była też zielona, niebieska i czerwona. Jej kolekcja była niezwykła i bardzo lubiła ona pokazywać się swoim gościom. Wielka księżna Włodzimierzowa pochodziła z księstwa Mecklenburgii-Schwerin w północnych Niemczech. W roku 1874 wyszła za drugiego syna cara, wielkiego księcia Włodzimierza, po opuszczeniu swojego niemieckiego narzeczonego. Georg Schwarzburg był dużo starszy i pochodził z mało ekscytującej rodziny. Sam był pewnie mało ciekawy. Kiedy pojawił się Włodzimierz, zaciekawił ją, gdyż był dużo lepszą opcją partnera dla młodej, ambitnej kobiety. To było udane małżeństwo. Na zaręczyny z synem cara wielka księżna Włodzimierzowa założyła tiarę z szafirem o 137 karatach. Klejnot ten został 35 lat później przerobiony w nowy zestaw biżuterii przez Cartiera, który stworzył tiarę na styl kokosznika. Szafiry można było zabrać z tiary i używać jako brosze. Kokosznik to tradycyjna rosyjska ozdoba włosów kobiet i dziewcząt. To rodzaj tiary z jedwabiu lub aksamitu, na której umieszcza się klejnoty. Im bardziej zamożna rodzina, tym więcej. Później tworzono tiary na styl kokoszników. Rodzina cesarska miała ich wiele. Wielka księżna Włodzimierzowa miała ich tuziny, wykładanych szafirami, szmaragdami, rubinami, diamentami i perłami. Najlepsi jubilerzy pochodzą z Paryża. Rodzina cesarska zamawia modną biżuterię u Chaumeta i Cartiera. Zamawiali biżuterię u Cartiera lub Chaumeta. Bardzo często Rosjanie, jak księżna Włodzimierzowa, przywozili swój własny klejnot ze skarbca i prosili o jego obsadzenie. Robiono więc dla niej projekty. Wybierała jeden, był on więc wyjątkowy, zrobiony dla niej. Na srebrną rocznicę w roku 1899 wielka księżna dostaje od Chaumeta nowoczesną tiarę w kształcie wodospadu. Nadworny jubiler Bolin prowadzi duży sklep w Sankt Petersburgu, obok Pałacu Zimowego. Przez ponad 100 lat dostarczał on rodzinie cesarskiej najlepsze klejnoty.
Była to między innymi tiara z perłami obsadzonymi w diamentach, zamówiona przez cara Aleksandra I. Jest ona częścią klejnotów koronnych Rosji, ale cesarzowa wdowa Dagmara lubi ją na tyle, że trzyma ją w domu. Żona cara Aleksandra też woli nosić dzieła Bolina. Ostatnia cesarzowa była kokietką. Miała świetny styl, pięknie się ubierała i lubiła biżuterię. Sama ją projektowała lub dawała swoje pomysły. Miała dwie ulubione tiary. Jedną dużą, z diamentami i perłami, pokazaną na zdjęciu. Zaginęła ona w czasie rewolucji. Tiarę tę również zrobił Bolin. Kolejna z rzadkim różowym diamentem na środku. Tiary tej nie stworzył Bolin, ale jest noszona z koroną ślubną jego autorstwa. Zestaw taki jest tradycją wśród rosyjskich wielkich księżnych. W roku 1902 założyła go córka księżnej Helena. Bolin prawdopodobnie stworzył też ulubioną tiarę księżnej, okrągłą, z dużymi perłami. Obawiając się zamachu, Mikołaj II z żoną wyprowadzili się z Sankt Petersburga. Ludzie głodują, a różnica między ubogimi a bogatą rodziną cesarską jest ogromna. Strasznym jest, że rodzina cesarska była odcięta od realiów. Nie znano ich publicznie, żyli w swoich pałacach. Ostatni władcy nie mieli złych intencji, ale nie byli też świadomi tej rzeczywistości. Pod nieobecność pary carskiej życiem towarzyskim wyższych sfer zajęła się wielka księżna Włodzimierzowa, która zapraszała gości na swoje salony. Nie spodobało się to carowej. Cesarzowa Aleksandra była zazdrosna, a więc się znienawidziły. Księżna od samego początku plotła intrygi przeciwko carowej i niekiedy szły one dalej niż zwykłe plotki i złośliwe komentarze. Myślę, że w pewnym momencie chciała ona pozbyć się pary carskiej i pozostawić w tym miejscu swojego syna. Wielka księżna ma też swoje zdanie na temat tego, jak Mikołaj II powinien rządzić krajem. Wszyscy, łącznie z rodziną, bardzo się jej bali. Wiedziała, czego chce i narzucała innym swoją wolę. Moja prababcia wciąż podróżowała, znała i była w kontakcie ze wszystkimi. Lubiła być w centrum wielkich decyzji podejmowanych w Europie. Wiedziała, co się dzieje wokół i pewnie miała na to wpływ. Wielka księżna żyje blisko władzy. Uczestniczy we wszystkich formalnych wydarzeniach. Tu widać ją za parą carską. Rodzina Jusupow jest najbogatsza w Rosji, przewyższa nawet rodzinę cesarską.
Romanowowie byli bogaci, ale mój ojciec zawsze mawiał, że Jusupowie mieli dużo więcej ziemi i pieniędzy. Felix Jusupow miał 40 posiadłości w Rosji oraz kilka pałaców. Kolekcja biżuterii i sztuki Jusupowów była niezrównana, a jej spadkobiercą był Felix. Ich bogactwo było legendarne, tak jak sam Felix. Pojechał on za młodu do Oksfordu. Był bardzo przystojny i miał wiele romansów. Dziś powiedziano by, że był biseksualny. Wtedy coś takiego nie istniało. Spotykał się z mężczyznami i kobietami. Palił opium i dużo pił, jak to bywa w XXI wieku, tylko dużo wcześniej. Felix testował granice dobrego smaku. Występował potajemnie jako piosenkarka w klubie nocnym i ubierał się do opery w stroje swojej matki. Raz niemal doszło do tragedii. Mój dziadek poszedł kiedyś do opery z bratem Mikołajem, a on przebrał się za kobietę. Założył klejnoty mamy i tak wyszli. Był tam wtedy Edward VII i kiedy dostrzegł tę piękną kobietę, chciał ją poznać. Ktoś powiedział o tym dziadkowi i zapobiegł on kłopotom, które mogły z tego wyniknąć. Ważne jest, aby Felix mądrze się ożenił. Wnuczka Dagmary Irina, siostrzenica Mikołaja II, to dobra kandydatka. Chcieli, aby się dobrze ożenił i spłodził dziedzica. Zakochał się on więc w mojej ciotce. Mój dziadek, wielki książę Aleksander, nie był za tym, ponieważ słyszał wiele plotek na temat Felixa. Powiedział on o wszystkim cioci Irinie, zwanej Titi, a ona to zaakceptowała. Pobrali się i byli bardzo szczęśliwi. Felix poślubia Irinę w roku 1914. Ma ona na sobie nowoczesną tiarę od matki Felixa, którą Cartier zrobił z prasowanego kryształu. U Chaumeta czeka na nią kolejny prezent. Felix Jusupow pojechał z moją ciocią do Paryża w podróż poślubną i podarował jej tam słynną słoneczną tiarę. Była niezwykle piękna. Powiedział, że nie potrzebuje ona klejnotów, aby ją upiększały, co się sprawdziło po rewolucji, kiedy nie miała już klejnotów, bo musiała je sprzedać za żywność. Z okazji ślubu Chaumet prezentuje klejnoty, które zrobiono dla Iriny. Felix rysuje je w notatniku. Istnieje album z podarkami ślubnymi babci. Mój dziadek je pokolorował. Widać więc, czy są to szmaragdy, czy szafiry. Oznaczył też wszędzie karaty. Jest to więc bardzo ciekawy album z pięknymi klejnotami. Wyjątkowa kolekcja klejnotów Felixa zawiera między innymi La Pellegrine. Jest to najcenniejsza na świecie perła, znana od roku 1660. Była własnością hiszpańskiej i francuskiej rodziny królewskiej. W roku 1826 kupiła ją babcia Felixa, Tatiana, i nosiła ją w prawym uchu. Pereł nie hodowano aż do początku XX wieku. Były one zatem rzadkie i tak cenne jak diamenty. Mam taką historię, którą uwielbiam. Mój pradziadek zabrał La Pellegrine na wycenę do Cartiera.
Kiedy Messie Cartier go zobaczył ze znaną mu perłą, stwierdził, że to złodziej i wezwał policję i mojego dziadka, ponieważ nie znał pradziadka. Po przybyciu dziadek uratował swojego ojca przed policją. Felix i Irina podróżują po Europie. Nie będąc w ścisłym kręgu rodziny cesarskiej, mogą to robić na początku rewolucji. Wywiózł on z Rosji sporo obrazów i biżuterii przed rewolucją. Miał dom i auto w Szwajcarii i mieszkanie w Paryżu. Chyba także w Londynie. Nie wiedział, że nastąpi rewolucja. Chciał mieć ze sobą swoje rzeczy. Niewielu wie, że następca tronu, syn cara Aleksiej, cierpi na hemofilię. Mnich Rasputin wprowadza się do rodziny z nadzieją udzielenia pomocy chłopcu. Ma on jednak coraz więcej wpływu na Mikołaja II, co zaczyna martwić również Feliksa Jusupowa. Felix i wielki książę Dimitri zdecydowali, że zabiją Rasputina, który był guru pary carskiej. Ludzie w Rosji mu nie ufali, a Felix nie chciał jego wpływów na dworze, więc razem z wielkim księciem otruli go i postrzelili trzykrotnie, doprowadzając do śmierci. Mikołaj II mierzy się z poważnymi zarzutami i strajkami od kolei przez fabryki po instytucje publiczne. Ludzie marzną i umierają z głodu. Wielka księżna Włodzimierzowa obawia się o przyszłość rodziny cesarskiej ze względu na rządy cara. Sytuacja w Sankt Petersburgu jest napięta, więc wyjeżdża ona do spa w Kisłowodzku. Nie czuła się bezpiecznie, wyjechała więc na Kaukaz. Rzeczy zostały, bo wierzyła, że wrócą za kilka miesięcy. Wtedy wszystko wybuchło. Był to ostatni raz, kiedy widziała Sankt Petersburg. Wszystkie swoje klejnoty zostawiła w sejfie za ścianą buduaru w Pałacu Włodzimierza. W roku 1917 reżim cesarski upada. Mikołaj II abdykuje, a rosyjskiej rewolucji przewodzą Trocki i Lenin. W sierpniu rodzina cesarska zostaje zesłana na Syberię. Wyjechali z całym pociągiem bagaży i ogromem biżuterii. Dojechali do pierwszego przystanku w Tobolsku na Syberii. Warunki były... Byli więźniami, ale żyli zwyczajnie. Mogli przyjmować kler, księży i zakonnice z okolic. Wszyscy wierzą, że niebawem zostaną wyzwoleni. Ale Mikołaj II mimo to postanawia ukryć część klejnotów. Wsadzili je do pudeł i poprosili księży i zakonnice o ukrycie ich w okolicznych zakonach. A
8 miesięcy później rodzina jest uwięziona w domu Ipatiewa w Jekaterynburgu, zwanym domem specjalnego przeznaczenia. Po przyjeździe zrozumieli, że warunki nie były te same. Rosjanie ukrywają klejnoty, wszywając je w swoje gorsety. Pewnej nocy rodzina zostaje zabrana do piwnicy. Tu ginie Mikołaj II z całą rodziną. Kiedy strzelano do rodziny, kule odbijały się od gorsetów dziewcząt, czego straż nie rozumiała. Musieli oni dźgać kobiety bagnetami, aby je w końcu zamordować. Egzekucja trwała około 20 minut. Później znaleziono ukryte klejnoty. Wszystkie znaleziska spakowano i wysłano koleją transsyberyjską do Władywostoku, ale klejnoty zaginęły. Ktoś je ukradł, nie wiadomo jak. Odkopane zostają też 4 pojemniki klejnotów ukryte w Tobolsku. Pewna zakonnica zdradza miejsce ich lokalizacji po długich torturach. Klejnoty sfotografowano, a potem skradziono. Nie znaleziono jednak wszystkich. Inne pudła są nadal w Tobolsku, w okolicznych klasztorach. Nie wiemy gdzie. Wielka księżna Włodzimierzowa wie, że nie może wrócić do Petersburga, gdzie są ukryte jej kosztowności. Chciała je stamtąd zabrać i pomógł jej w tym syn Borys. Mieli oni też niezwykłego przyjaciela, Alberta Stopforda, odważnego mężczyznę o silnym charakterze. Albert jest Brytyjczykiem i może się poruszać po Rosji. Przebiera się za pracownika i wkrada w nocy do pałacu Włodzimierza. Wziął ze sobą 2 torby i wyjął wszystko z sejfu. Jedna z nich zawierała 25 tiar. Była więc ciężka, ale należało ją nieść ostrożnie. Jak więc udawać pracownika z torbami narzędzi, niosąc taki towar? Większym problemem było jednak dostarczenie pieniędzy księżnej i wywiezienie klejnotów z Rosji. Stopford ryzykował śmiercią, gdyby nakryto go z klejnotami. Ukrył je u dyrektora Cesarskiej Akademii Sztuk. Bolszewicy pilnują Stopforda i nie może on wywieźć biżuterii. Okazja pojawia się jednak, kiedy brytyjska marynarka wycofuje stamtąd swoje wojska. Jeden z żołnierzy nosi takie samo nazwisko. W ramach dywersji jedzie on do Anglii przez Syberię, Japonię i Amerykę,
podczas gdy właściwy Stopford rusza do Anglii przez Europę, gdzie umieszcza klejnoty w bankowej skrzynce depozytowej. Kilku członków rodziny cesarskiej jest w areszcie domowym na Krymie, z dala od dużych miast. Większość bogatych i słynnych rodzin miała domy na Krymie. Był on jak drugi Sankt Petersburg. Po morderstwie Rasputina, Feliks Jusupow wraz z Iriną przebywają w swojej rezydencji na Krymie. Nie są tam jednak uwięzieni. Ponieważ nie był on księciem, a moja ciocia go poślubiła, nie byli istotni dla bolszewików. Na pewno nie tak jak Romanowowie. Feliks mógł więc podróżować między Moskwą, Petersburgiem a Krymem bez żadnych problemów, czego nie mogła robić moja prababcia Dagmara, będąca w areszcie domowym w swojej posiadłości. Babcia Iriny, cesarzowa wdowa, zostawiła swoje największe klejnoty w Petersburgu, myśląc, że pobyt na Krymie będzie krótki. Ze sobą wzięła tylko codzienną biżuterię. Feliks postanawia odzyskać klejnoty Dagmary, w tym perłowo-diamentową tiarę. Feliks pojechał do jej pałacu w Petersburgu, gdzie okazało się, że klejnoty już zabrano. Musiał on więc przekazać te przykre wieści mojej prababci. Dagmara nie chce wierzyć w śmierć syna. Morderstwo Mikołaja II i jego rodziny oznacza upadek Imperium Rosyjskiego. Sytuacja jest chaotyczna, więc w kwietniu 1919 roku bratanek Dagmary, król brytyjski, zabiera ją z Rosji wraz z rodziną. Król Jerzy V wysłał krążownik Marlborough po Feliksa, ciocię, cesarzową Dogherty, moją babcię, jej dzieci oraz wielkie książęta i księżne. Był podobno całkowicie zatłoczony. Cesarzowa wdowa miała kłopoty z wejściem na statek. Mówiono jej, że bolszewicy są niedaleko i kiedy ją znajdą, to na pewno zabiją, więc się ostatecznie zgodziła. Stała na rufie statku, kiedy odpływali. I nie odrywała oczu od Rosji. Mijali potem inny rosyjski krążownik, a kiedy zobaczono cesarzową, rozbrzmiał narodowy hymn carski. Następnie pojechała do Londynu i była uciążliwa, więc chętnie odesłano ją do Danii. Jako cesarzowa Dagmara nosiła niezwykłe klejnoty. W roku 1919 wraca do Danii z codzienną biżuterią. Nie ma nawet tiary. Maria Dagmara miała tylko część klejnotów, które mimo to były dość duże. Widziałam niektóre z nich.
To były codzienne świecidełka. Razem z córkami przeżyła na nich 50 lat. Do Wielkiej Księżnej Włodzimierzowej docierają wieści o śmierci rodziny carskiej i wyjeździe Dagmary. W roku 1920, kiedy sytuacja była bardzo trudna, Wielkiej Księżnej Włodzimierzowej doradzano wyjazd z Rosji, ale upierała się, że jej syn jest następcą tronu i nie może wyjechać. Wreszcie księżna akceptuje wyjazd. Pobyt w Rosji jest dla niej zbyt niebezpieczny. 500 mil do Morza Czarnego przemierza prywatnym pociągiem. Ostatecznie wyjechała przez Anapę do Włoch. Alternatywą była podróż prosto do Konstantynopola, ale tam u pasażerów sprawdzano obecność pcheł, co było dla księżnej nie do przyjęcia. Wybrała więc statek do Włoch, gdzie tego nie robiono. W Wenecji przyjął ją dobry przyjaciel Albert Stopford i zawiózł do francuskiego miasta uzdrowiskowego Contreville. Kiedy przybyła do Contreville pełna stresu, wątpliwości i trudnych przeżyć, była bardzo osłabiona i zmarła tam w roku 1920. Wielką księżną pochowano w prawosławnym kościele, który wybudowała 9 lat wcześniej. Felix i Irina, którzy uciekli z Rosji z Dagmarą, osiedlili się w Paryżu. Tak jak cesarzowa wdowa, nie mogli wywieźć ze sobą rodzinnej kolekcji klejnotów. Ale czekała na nich niespodzianka. Kiedy moi dziadkowie przyjechali do Paryża, dostali telefon od Schumeta lub Cartiera, że czeka na nich duże pudło z klejnotami. To był dar od niebios, bo kompletnie o nich zapomnieli. Mieli środki, aby żyć dostatnio. A kiedy kończyły im się pieniądze, sprzedawali klejnoty. Ogólnie dobrze im się żyło. Większość klejnotów rodzinnych schowana jest w rosyjskich pałacach Jusupowów. Felix zaczął je ukrywać w roku 1917. Felix miał ogromną ilość kosztowności. Nie tylko klejnotów, ale też dzieł sztuki czy porcelany. I już wcześniej zaczął je ukrywać, budując sekretne pokoje. Zaangażowana w to służba była godna zaufania. W pokojach ukryto ponad 1000 obrazów i kosztowności. Sowieci przejęli wszystkie budynki Jusupowów i przerabiali je na biura publiczne. W moskiewskim pałacu znaleziono coś niezwykłego. W roku 1925 mieli problem z hydrauliką. Znaleziono wtedy biżuterię i srebrną zastawę, którą dziadkowie ukryli pod schodami aż do swojego powrotu z wygnania. Znaleźli między innymi słoneczną tiarę, ślubny prezent ciotki.
Słoneczna tiara Szumeta, naszyjniki, kryształowa tiara Cartiera oraz klejnoty najwyższej jakości miały zniknąć na zawsze. Na zdjęciu w gazecie widzieliśmy biżuterię i zastawę wyłożone na stole. Widać na nim, jak wyjmowane są z nich klejnoty przeznaczone na handel. Na tym zdjęciu z tiary Iriny usuwane są szmaragdy i diamenty. Bolszewikom zależało tylko na dużych kamieniach w rozmiarze jaj gołębich i wiśni, które wycenili i sprzedawali na aukcji dla własnych korzyści. Nie wiem, co zrobili z resztą mniejszych kamieni. Feliksowi pozostały jedynie wspomnienia i rysunki w jego notatniku. To jedna z niewielu rzeczy, którą Jusupow wywiózł z Rosji. 60 lat po ślubie pokolorował rysunki, jako że pamiętał, które zestawy były wysadzane szmaragdami, a które szafirami. Takie też im nadawał kolory, aby móc o nich pamiętać. Aż 60 lat po ślubie. Felix z uporem zachowuje La Pellegrine, ale ją też finalnie musi sprzedać w roku 1953. Perłę kupuje anonimowa osoba 34 lata później, za ponad 463 tysiące dolarów. Jej dalszy los jest nieznany. W krótkim czasie Sowieci skonfiskowali klejnoty, złoto, srebro i dzieła sztuki warte miliardy dolarów. Sowieci byli bankrutami. Atakowali ich biali Rosjanie, Brytyjczycy i Francuzi. Byli na skraju załamania i potrzebowali pieniędzy. W latach 20. Emanuel Snowman, właściciel Wartski, wykupił całą rodzinną kolekcję sztuki razem z jajami Fabergé. Snowman mógł kupić 12 jaj. Dziś są one unikatowe. W roku 2004 rosyjski biznesmen Fexelberg kupił 9 jaj za 90 milionów dolarów. Dzięki jego hojności wszystkie są teraz w rosyjskim muzeum, gdyż chciał, żeby wróciły do domu. Sowieci potrzebowali dużych sum pieniędzy na propagandę i rozwój rewolucji, co przyniosły cesarskie klejnoty, sprzedawane w europejskich domach aukcyjnych. Mieli wielu kupujących. Prywatna sprzedaż trwałaby latami, bo nikt nie miałby sum pozwalających na kupno takiej ilości klejnotów. Ogłaszano więc na świecie, że klejnoty rosyjskie są na sprzedaż, co przyciągało dużą uwagę i kupujących z całego świata. Klejnoty trafiają do najwyżej licytujących. Tiara cesarzowej Dagmary zostaje sprzedana w domu aukcyjnym Christie's. Kupiła ją Gladys, księżna Marlborough.
Gladys przybyła do Londynu z Ameryki i poślubiła dziewiątego księcia Marlborough. Małżeństwo było jednak krótkie. Tiara wędrowała więc od jednego właściciela do drugiego, aż została nabyta przez Madame Imelda Marcos i prawdopodobnie nadal jest w jej sejfie. Pierwsza dama Filipin znała historię tiary i pragnęła ją mieć. Klejnoty wystawiono przed wielką sprzedażą na wystawę. Poza tiarą Dagmary, tylko kilka oryginalnych elementów cesarskiej biżuterii istnieje do dziś. Sowieci sprzedali wszystkie klejnoty, łącznie z koroną, którą cesarzowa miała na ostatniej koronacji. Pozbyli się rodziny, więc nie było sensu trzymać klejnotów, a potrzebowali pieniędzy. Korony cesarzowej nie widziano od tamtej pory. Diamentowa korona noszona przez księżnę w dniu ślubu jest w Muzeum Hillwood w Waszyngtonie. Ciekawym jest, że Trocki celowo zatrzymał klejnoty ważne historycznie. Symbole cesarstwa. Dziś koronę i regalia cesarskie Mikołaja II, jak i koronę cesarzowej, można zobaczyć w moskiewskim Kremlu. Szwedzkie Biuro Spraw Zagranicznych, porządkując archiwum, znajduje dwie poszewki opisane własność Wielkiej Księżnej Włodzimierzowej. Wewnątrz jest ponad 100 przedmiotów, zrobionych między innymi przez jubilerów Fabergé i Bolina. Są to męskie przedmioty, pudełka na cygara czy spinki do mankietów. Wiele z nich należało do mojego pradziadka. Dyrektor Akademii Sztuki w Petersburgu szukał tych poszewek, odkąd Stopford zabrał je z Pałacu Włodzimierza z klejnotami księżnej. Po przejęciu władzy przez komunistów oddał je on szwedzkiej delegacji, która wysłała je do depozytu w Sztokholmie. Zadzwoniono do księcia Mikołaja Romanowa i poinformowano o znalezisku. A on zapytał, co Szwedzi robili z tymi skarbami przez 90 lat. I've never sold a pillowcase before, but here it is, the first one. Bidding here with a lot of interest. I have to start with 3,500, 3,000. And so, thank you very much. 500,000, your bid. I have 500,000 in advance from 500,000. You're done, last chance, selling for 500,000 pounds. And it's sold, thank you, sir. We decided the best... Zdecydowaliśmy się sprzedać kosztowności przez Sotheby's. Byłem tam i widziałem je. Jedno pudełko... Tego rozmiaru było wyjątkowe, z miniaturowymi portretami moich dziadków. Zielono-białe pudełko w paski zrobione przez Fabergé. To rzadko spotykane znaleźć po 90 latach takie przedmioty, których nie widziano wcześniej, owiane taką historią. 350, 380, 400. Zainteresowanie było ogromne. Szkoda, że nie mogliśmy ich kupić. Sprzedaż przyniosła 7 milionów funtów. W
Po śmierci księżnej Włodzimierzowej w roku 1920 jej dzieci dziedziczą klejnoty, które Stopford wywiózł z Rosji, ryzykując życie. To dzięki niemu brytyjska królowa Elżbieta może nosić dziś słynną tiarę. Żadne z wielkich klejnotów księżnej nie są własnością jej krewnych. Musieli je oni sprzedać, aby przetrwać. Właścicieli można znaleźć w kartotekach klientów Cartiera. Wśród sprzedanych klejnotów był szmaragdowy naszyjnik księżnej Włodzimierzowej. Jego część Cartier odbudował dla Barbary Hutton. Druga część szmaragdów księżnej Włodzimierzowej trafiła do Elizabeth Taylor. Szmaragdy sprezentował Elizabeth Taylor jej mąż, Richard Burton. Szafirową tiarę wielkiej księżnej kupuje król Rumunii, Ferdynand, dla swojej żony Marii. Ona z kolei w roku 1931 podarowuje tiarę córce Ileanie jako prezent ślubny. Po II wojnie światowej Ileana opuszcza Rumunię i z rodziną osiedla się w Ameryce, gdzie sprzedaje tiarę, aby zdobyć środki na edukację dzieci. Klejnoty później prawdopodobnie sprzedano osobno, a tiary już nie widziano. Córka wielkiej księżnej Helena, żyjąc wraz z mężem na wygnaniu, sprzedaje ulubioną tiarę matki królowej angielskiej Marii za 28 tysięcy funtów. Królowa założyła ją na otwarcie parlamentu w roku 1924. Nazywaliśmy ją w rodzinie wymienną tiarą, gdyż w środku diamentowych kręgów można było osadzać klejnoty i zmieniać kolor według uznania. Były to perły lub szmaragdy. Królowa Maria zmieniła tiarę. 100 lat wcześniej jej babcia wygrała na loterii dobroczynnej 40 szmaragdów, które brat Marii oddał swojej kochance. Po jego śmierci w roku 1910 Maria odzyskała szmaragdy i wmontowała je w tiarę Włodzimierzowej. Dziś nosi ją jej wnuczka, królowa Elżbieta II. Tiara ta jest ostatnim skarbem pamiętającym historię klejnotów Imperium Carskiego. Dziś większość z nich została skradziona, zniszczona lub zaginęła. Niezależnie od tego, są one świadkami wzniosłości i upadku Imperium Carskiego. Wersja polska Renata Gospodarczyk. Czytał Maciej Więckowski.